To, o czym dzisiaj będziemy rozmawiali, to o czym chciałbym Państwu powiedzieć, jest może troszeczkę mniej skierowane bezpośrednio do mobile, natomiast jest to na pewno bardziej um, biznesowo-podstawowe. To nie rozmawiamy tutaj, nie będziemy rozmawiali bezpośrednio o tym, jak uprawiać marketing, z czego korzystać i z jakich narzędzi. Do tego Państwo na pewno z czasem dojdą. Natomiast, żeby to zrobić za niewielkie pieniądze, czyli to, o czym będziemy rozmawiali, jak do tego podejść i jak do tego podejść w najlepszy sposób. Zanim do tego parę słów o mnie, to nie jest tylko i wyłącznie bałwochwalcze, to jest też jakby troszeczkę podstawy tego, o czym później będziemy rozmawiali. Zgadza się tak, Lazy Lion to jest bardziej konsulting marketingowy niż bezpośrednio agencja, natomiast ja miałem przyjemność pracować z bardzo dużą ilością klientów o najróżniejszym stopniu rozwoju, od również agencji reklamowych, więc przeszedłem tą drogę, w której często się mówi o przejściu na ciemną stronę mocy czyli na stronę klienta w którymś momencie, natomiast były to i wprowadzenie do Polski i rozwijanie polskiej marki za granicą. No i teraz głównie skupiam się właśnie na rozwijaniu marketingu i sprzedaży w risku, który jest na pewno państwu bardzo dobrze znane, bardzo młody, bardzo dynamicznie rozwijający się brand. Trochę finansów, trochę aplikacji, więc podstawek temu co, o czym będę opowiadał mam. U mnie wszystko na jednym slajdzie, żeby było później może trochę łatwiej pytać. I przechodząc od razu do sedna, podstawową rzeczą z mojego doświadczenia wynika tak, że podstawową rzeczą, żeby wytworzyć markę, żeby reklamować markę jest stworzenie tej marki od samego początku w przemyślany sposób. Tak jak rozmawialiśmy o designie, tak jak rozmawialiśmy o wizji, tak jak wspominaliśmy o tym, w którym momencie marka jest i co się dzieje na rynku i co będzie się działo w następnych etapach, tak bardzo dobrze jest też wiedzieć, w którym marka jest. Nawet nie tyle miejscu, tylko co sobą reprezentuje. Dlatego tak bardzo zapomniane i tak bardzo niedoceniane wydaje mi się, szczególnie w polskim marketingu, jest zrozumienie przewagi i potęgi brandbooka. Brandbooki to nie musi być tylko i to nie powinna być tylko informacja o tym, że nasz logotyp powinien mieć takie, takie kolory w Cmyku, pantonie, RGB, czy czymkolwiek innym. Powinien też zawierać o wiele więcej informacji składających się na całość naszej marki. I oczywiście czasami jest to misja i wizja ratowania świata, tak jak wspominał mój przedmówca, a tak naprawdę chodzi o zarabianie pieniędzy. Natomiast samo określenie na samym początku pracy nad własną marką, czy identyfikacji nad marką, która już istnieje, jeżeli mamy z nią współpracować, jest szalenie istotne. Pozwala nam to... Czy jako w przyszłości agencji, która ma z marką pracować, czy jako właścicielowi marki, czy jako osoby budującej markę, zrozumieć tak naprawdę, gdzie są przewagi, gdzie znajdujemy się w danym momencie? Bardzo ważne jest przygotowanie więc tego z perspektywy misji, wizji, planów, a nie tylko tego, jak ma wyglądać logotyp i jakim hasłem przewodnim mamy się posługiwać. Bardzo gorąco polecam przemyślenie za każdym razem, czy przy otwieraniu, czy właśnie przy przyszłej współpracy tego, jak zrozumieć markę można w prosty sposób, i jak spisać można to też na paru stronach. Tutaj świetnym przykładem jest na przykład Skype, który ma absolutnie interesujący. Brandbook, w którym nie mówią o rzeczach bardzo podstawowych, tylko skupiają się na przekazywaniu pewnego rodzaju historii, która stoi za marką, na przykładach jej użytkowników. Dalej to, o czym chciałbym porozmawiać, to jest um, dość ważne, wydaje mi się, w dzisiejszych czasach, szczególnie na rynku startupów i również startupów mobilnych, czyli jak przygotować założenia marketingowe pod prezentację inwestorską. Bardzo często jest tak, że Pomysły, które rodzą się w głowach młodych i przyszłych właścicieli marek i zarówno mobilnych, jak i nie, ale startupów są gigantyczne i samofinansowanie ich czy posiadanie tak naprawdę 120 czy 150% potrzebnych pieniędzy, żeby zrealizować cel, bo bez tych 120 czy 150 zazwyczaj ich po prostu w którymś krytycznym momencie zabraknie. Jest, jest bardzo trudne do zorganizowania. Jest bardzo wiele inkubatorów, jest bardzo wiele inwestorów lepszych i gorszych, natomiast przygotowanie odpowiedniego założenia marketingowego, skupiającego w sobie punkty nie tyle nierealnej wiary inwestora, ale takiego dość przemyślanego planu marketingowego i dość przemyślanego planu Pokazującego, jakie, na jakich przychodów możemy się spodziewać, dlaczego takich przychodów możemy się spodziewać i skąd planujemy pozyskać naszych przyszłych klientów, czy to aplikacji, co jest potwornie trudne. I tutaj zgadzam się ze wszystkimi przedmówcami, że pozyskanie wizyty na stronie, czy lida, do którego później możemy oddzwonić, czy też pozyskanie klienta przez stronę internetową, jest o wiele prostsze, o wiele bardziej trakowalne. Tutaj też bardzo słuszna uwaga. Natomiast pozyskanie klienta aplikacji i złapanie go za to, że on z nami już został, wcale nie jest takie proste. Bo notyfikacji, które każdy z nas ma teraz w telefonie, jest pewnie 50 nieodczytanych wiadomości tu, 40 tam, ponieważ te aplikacje się mnożą. Więc nasz telefon, non-stop, daje nam znać, że coś się dzieje, a tak naprawdę nie skupiamy się na tym, w której to jest konkretnie aplikacji. Jednym z podstawowych założeń czy przy projektowaniu aplikacji, szczególnie jest to, że mamy jedną szansę na to, żeby złapać oko naszego potencjalnego przyszłego widza. Więc jeżeli nie uda nam się tego zrobić, to bardzo ciężko jest później jakby ściągnąć go do nas z powrotem, czy to puszami, czy postmailingiem. To wszystko tak naprawdę jest już. O wiele, o wiele trudniejsze. Dlatego też, w momencie, w którym myślimy o wyjściu z naszą aplikacją i myślimy o pozyskaniu inwestora dla tej aplikacji, musimy zastanowić się, po pierwsze, w którym momencie to zrobić, jak przygotować się do takich spotkań, na jakie umowy i na jakie kruczki w takich spotkaniach inwestorskich uważać i jak z nich korzystać w najlepszy możliwy sposób. Kolejna rzecz, i to podejrzewam, że przedstawiciele agencji poprą, dobrze przygotowany brief od klienta uwalnia. 30% czasu potrzebnego na zrozumienie, tak naprawdę, i na osiągnięcie efektu, później wykreowania dobrej reklamy czy dobrego komunikatu. Bardzo często briefy, które trafiają do agencji, e, ograniczają się do tego, mam stronę, chciałbym mieć aplikację. To oczywiście jest groteskowe określenie, natomiast zdarza się też i tak. I przygotowanie briefu, który zawiera informacje, które w bardzo prosty sposób po przygotowaniu brandbooka, co wszystko łączy się w sobie, można przekazać, i przekazać od razu całą ideę marki i cel, który mamy do osiągnięcia. Nie chodzi już nawet o same kanały komunikacji, tylko zaplanowany, bardzo porządnie napisany i przygotowany dokument ułatwiający komunikację między agencją a klientem, czy Między um, później podwykonawcami agencji. Jest to szalenie, szalenie, szalenie istotna rzecz, o której bardzo często zapominamy i która później może generować to, że, tak jak już dzisiaj słyszeliśmy, że mamy gotową aplikację, przecież można w niej kupować jedzenie, ale ze strony klienta do, niedokładnie o to chodziło. Kolejną rzeczą, kolejną podstawą, którą bardzo, bardzo, bardzo warto przygotować jest zrozumienie swojej grupy docelowej. To, co nam się wydaje na jej temat, a to, jak ona jest faktycznie, to są dwa zupełnie różne tematy. Tutaj wielki ukłon w stronę polecania danych jest to bardzo przydatne narzędzie. Dostęp do danych statystycznych teraz w internecie, szczególnie w tym dużym internecie, jest niesamowicie ułatwiony. Możemy posługiwać się zarówno takimi narzędziami jak Google Analytics, czy możemy doprowadzić już narzędzia, które pozwalają nam wyciągać bardzo, bardzo szerokie wnioski chociażby z Facebooka, który też jest kolejnym informacją i kolejnym touchpointem, dzięki któremu możemy porozmawiać się z klientami i to oczywiście wszyscy wiedzą. Docenienie i zrozumienie tych statystyk i umiejętność czytania tych statystyk i wyciągania z nich wniosków, które tworzą nam prawdziwą grupę docelową naszego brandu, czy naszej aplikacji, czy naszego konkretnego produktu z całego naszego portfolio, Ułatwia nam później bardzo wiele etapów następnych, takie jak dobre napisanie dokumentów do agencji kreatywnych, czy też chociażby znalezienie w łatwy i prosty sposób naszych przyszłych klientów. Komunikowanie do złej grupy, mimo tego, że wydaje się to truizmem lub brak identyfikacji tej grupy, doprowadza nas do tego, że znane zdanie, że połowa pieniędzy wydanych na marketing jest wydana błędnie, nigdy tylko nie wiemy, która to połowa, może się sprawdzać w 75 lub 80 Procentach. Kolejna rzecz, równie istotna, to jest odnalezienie unikalnej wartości swojej marki, tak zwanych USP, unique selling points, to jest rzecz, którą bardzo może nam ułatwić zrozumienie wszystkich poprzednich etapów i te etapy w przygotowaniu całego marketingu i całej przyszłej identyfikacji własnego brandu łączą się w pewną całość i pozwalają nam spojrzeć z pewnej perspektywy, która generuje nam wtedy USP poprzez <laughs> insighty naszych klientów, czyli jak naprawdę oni mogą korzystać z tej aplikacji, bo samo zamawianie jedzenia to niewiele i rozmawialiśmy o tym i padł tutaj przykład, gdzie aplikacja, która miała służyć do zamawiania jedzenia, mimo tego, że wykonuje tą podstawową czynność, z perspektywy biznesowej jest nieinteresująca, bo może warto właśnie się zastanowić, kiedy zamawiamy to jedzenie lub też, tak jak wspominałeś o tym, kiedy mamy ochotę wypożyczyć lub obejrzeć film. Tak? Bo droga, do której, o której mówiliśmy, i droga, która jest tam na samym szczycie, gdzie padło pytanie, co to będzie w przypadku filmów, wynika nie tylko i wyłącznie z tego, gdzie przesuwa się technologia. Technologia bardzo wiele rzeczy ułatwia i technologia daje możliwość znalezienia kolejnego punktu. Natomiast dotarcie do niego wynika też właśnie z insightów konsumenckich, czyli z tego, co konsumenci, czego konsumenci potrzebują lub co w tej chwili ich najbardziej interesuje. Reasumując, odnalezienie punktów, unikalnych punktów sprzedażowych, dzięki temu, że skupimy się na naszym kliencie i dzięki temu, że skupimy się na jego potrzebach, takich podstawowych, codziennych, może doprowadzić do o wiele lepszej identyfikacji własnej firmy. I ostatni punkt, który jest dość dużym punktem sprzedaż czy wizerunek. O tym można napisać książkę i to nie jedną, a dwie. I trzeba się tutaj odnieść również do zmienności rynku. Świetnym przykładem jest to, co teraz dzieje się paradoksalnie w branży odzieżowej i w sklepach, które zajmują się sprzedażą mody. Wszystkie te sklepy i cała branża odzieżowa, jeżeli możemy tak to nazwać, doszła do momentu, w którym musi się sprofesjonalizować. Kiedyś wystarczyła tak naprawdę maszyna, krawcowa, pomysł i kawałek strony internetowej, na której odbywała się sprzedaż. A teraz te same osoby, które wtedy otwierały te sklepy i zajmowały się tą działalnością, zatrudniają ludzie, którzy rozumieją, co to jest XML, co to jest protokół FTP, jak, na czym polega zasysanie CSV i jak wykorzystać chociażby środki unijne do nie rozwijania marki z perspektywy szycia nowych rzeczy, tylko z perspektywy. Usprawnienia stronu, strony internetowej, sklepu internetowego, lub też stworzenia aplikacji mobilnej i jak ją stworzyć, żeby ona miała największy sens. Więc, tak jak oczywiście padło hasło o zatrudnieniu profesjonalistów, branża odzieżowa, opierając się na tym przykładzie, jest właśnie w tej chwili. Na tym etapie rozwoju rynku, w którym musi się na tym skupić. Ale jeżeli spojrzymy na to na przykład z perspektywy firm inwestorskich, banków czy, czy, czy domów maklerskich, które proponują nam forex, akcje, obligacje, kontrakty różnicowe, te firmy już są w zupełnie innym miejscu, czyli w tak zwanej wojnie cenowej. Generalnie rynki przechodzą po kolei od nowości przez fascynację i pojawianie się bardzo szybkiej konkurencji jeżeli spojrzymy na to przez rynek agencji tworzących content mobilny albo aplikacje mobilne, były te pierwsze, były później te, które zaczęły się w tym samym specjalizować i myślę, że teraz i zgodzisz się chyba ze mną, że zaczyna się powoli taki okres, w którym zostaną tylko najbardziej profesjonalne, a później będą starały się dotrzeć do klientów jakby właśnie z perspektywy wojny cenowej oferowaniem usług na najwyższym poziomie lub usług za najniższe możliwe wynagrodzenie, żeby przetrwać, i część z tych agencji nie przetrwa, i bardzo wiele z tych agencji padnie. Nie życzę wam tego oczywiście z perspektywy jakby rynku, ale na tym polega wojna cenowa. Później przejdziemy przez RD ze wszystkimi gigantami, które zamienią się powoli w takie bardzo miękkie, ale jednak korporacje. No, i później na rynku zostaną tak naprawdę absolutni liderzy, którzy bardzo szybko będą musieli się przekształcić i nadążyć za technologią, która przejdzie zaraz po mobilu. Więc identyfikowanie tego, na jaki rynek wchodzimy, bardzo mocno determinuje, czy musimy się odnieść do bezpośredniej sprzedaży i zająć się sprzedażą naszego produktu, czy może, co paradoksalnie najwygodniejsze, jest w okresie wojny cenowej i w okresie, w którym już nie możemy oferować klientom, Pieniędzy za to, żeby wykorzystywali nasze usługi, czy nie oprzeć się na czymś zapomnianym przez wiele, wiele agencji i wielu klientów też w Polsce, czyli na wizerunku. Bo wizerunek potrafi zbudować cuda, jeżeli jest przyłożony w odpowiednim miejscu. Proszki mogą brać prać białe rzeczy tylko do białości i nagle zaczyna mieć bardzo duże znaczenie, jak próbujemy sprzedać ten proszek nie z perspektywy jego możliwości, czy zawartości mydła, czy zawartości tlenu dodatkowego czy aktywnego, tylko co stoi jakby wizerunkowo za tym i w ten sposób przekonać kogoś. Wydaje mi się, że to tyle. Mam nadzieję, że, że było to w miarę interesujące. Każdy z tych punktów to jest bardzo duży punkt do rozbudowania i mam nadzieję, że pojawią się teraz z waszej strony pytania. Wszystkie te tematy potrafią być fascynujące i ich rozbudowa w bardzo, bardzo prosty sposób pozwala wpłynąć później na Fajną, fajne strukturyzowanie istniejącej marki lub zastanowienie się nad stworzeniem czegoś, co ma od razu ręce i nogi, i ułatwia później każdą, każdą, każdą komunikację. Dziękuję.